Cześć wszystkim, znowu Połowa 7, przeciąg Baldur's Gate 3. Niestety nasze ostatnie wybuchowe aktywności przyniosły nieoczekiwany skutek. Mianowicie smocza skała chyba zrobiła jakąś... Zamknęli się? Wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie, z tej strony most został zamknięty, został wyłączony punkt teleportacji. Jak spojrzycie na mapę, zauważycie, że trochę się zmieniła. Zrobili jakieś barykady, trzeba wszędzie by dookoła iść. No i tamci panowie i pani nie wyglądają zbyt uprzejmie. Domyślam się, że w takim razie nie uda nam się obudzić smoka bez rozpoczynania walki z Gortaszem, a przynajmniej jego strażnikami. Nie planowałem póki co tego robić. Więc możemy odstawić obudzenie smoka na później. Póki co wróćmy z powrotem do dolnego miasta. I mam jeszcze inną rzecz tam do zrobienia. Która mam nadzieję nie będzie wymagała od nas zbyt dużo walki. Musimy się też jeszcze udać do Cazadora, ale zanim do niego się udam, to chciałbym odpocząć, żeby nabrać sił i pokazać mu pełną moc niewampirczych poszukiwaczów przygód. Ale to tam, gdzie idziemy, mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo walki, nie jestem pewien. Nie czytałem całej solucji. Dobra. Miejsce nazywa się Rogata Opłata. Co trochę może nie do końca oddawać jej rzeczywiste, by to ująć, przeznaczenie. Czy to jest jakieś wyjście? Nie. Dobra. W tym razie, już raz tu kiedyś zabłądziłem, przez przypadek. Momencik, czy mogę sprzedać ci te buławy, które się ostatnio obłowiłem? Your esteemedness returns. A most excellent decision. No, możemy. To trzymaj. A, to też ci sprzedam. Nie jest ciekawe. Jedną taką buławę sobie zatrzymamy. Pięknie. Czy ty masz coś ciekawego na sprzedaż? Czaszki, parę innych rzeczy będziemy niedługo potrzebować. Dobra. Ale zanim do ciebie wrócimy, chcemy przebadać twoje pięterko. O ile nie masz nic przeciwko. Co? Dobra. Momencik, na co teraz zwróciliście uwagę? Coś się zaświeciło, ale nie mam pojęcia co. Chyba nigdy się nie dowiem. Okej. Pani ewidentnie nie chce, żeby ktokolwiek wchodził przez te drzwi. Nie widzę też opcji rozbrojenia. Czy mogę stąd otworzyć drzwi? Dobra. I zdecydowanie usłyszała, że ktoś próbuje się włamać na górę. Dobra. Możemy to szybko załatwić. Nie stać w tym. Dziękuję. Dobra. Sorry, posępna. Nie zauważyłem, że stoisz w tym.
tym razie Will, możesz wejść do środka. Dobra, z jakiegoś powodu pani chyba się za bardzo nie obraziła, co? Że cię rabujemy. Chyba nie. Your esteemedness returns. Dobra, nie obraziła się z jakiegoś powodu. Dobra, uszprajmy. Pamiętnik Helsing. Czy jest dźwięk rozkoszniejszy nad brzeg monet w trzosie? Oczywiście mamona nie zadzwoni jeden trzos. Nie muszę podejść do tego mądrze. Potrzebuję nie jeden źródło dochodów, a wielu. Choćby po to, by pokonać Corillię. Może nadszedłby czas na dywersyfikację działalności. Nie, to tylko kurioza. Nic ciekawego. A, tutaj też nic ciekawego. The diabolist was hoping to summon something. Hard to tell what. Poszperajmy więcej, może się dowiemy. Notatka od dyrektora Gortasza. Świetna robota, Helsing. Zaczynam rozumieć, dlaczego nazywają cię wytrychem mamona. Okej. Okay. W jakim stopniu to awansowało? Dowiedzieliśmy się o rytuale przeprowadzenia przeprowadzanym w rogatej opłacie, za pomocą którego możemy otworzyć portal do Domu Nadziei. Powinniśmy się tam udać, aby odzyskać młot orficzny. I to jest właśnie to, po co tu przyszliśmy. Your esteemedness returns. A most excellent decision. Ja myślałem, że będzie coś do pogadania z tobą na ten temat. Wygląda to, że nie. Dobra, musimy chyba jeszcze więcej poszperać, tak? Okej. Okay. Ciekawe, czy ten klucz otwiera te wszystkie skrzynie. Dobra. Piekielna zbrojownia. Piekielna zbrojenia. W tej księdze znajduje się spis broni, których można znaleźć w piekłach wraz z opisem właściwości. Nic ciekawego. No dobra. Gdzieś tutaj powinniśmy znaleźć coś, co powinno nam pomóc. Rytuale. Tak czy siak wezmę sobie te zwoje. Czarcia alchemia. Czarcia flora. Ta księga zapiera z unikalnych gatunków rosnących w Averusie. Nam nie pomaga. Dobra. Wydawało mi się, że powinna być wtedy teraz opcja rozmowa z tym Helsing. Ale może niekoniecznie. Dobra. Spragniony stróż. Możemy to wyłączyć? Jeżeli damy ci wody. A, mogę się to wyłączyć. Pięknie. Nie musiałaś ginąć. Dobra. W takim razie...
Zajmijmy się tymi skrzyniami. Cyk, cyk. Okej. Część z tych rzeczy mogą się przydać do tego rytuału. Tylko przydałoby się jakakolwiek informacja, o co w nim chodzi. Tu też nic. Ciekawe. A tutaj może? Maska percepcji dusz. Otrzymujesz premię plus 2 do testów ataku, rzutów inicjatywy oraz testów percepcji. Okej. Całkiem fajne. This is no curio. It's an honest to goodness infernal object. Dobra. Will, że nałóż to. Chyba całkiem dobry przedmiot, tak mi się zdaje. Dobra, spróbujmy jeszcze raz do niej zagadać. A jak nic nie odpowie, to będę musiał poszperać. Wyjści z piekieł. A tutaj coś trzeba przeczytać. Nie? Jak przeżyć w Avernusie? Szafka wystawowa, okej. Dwa jakieś diamenty. Podróż przez pierwszy krąg. Okej. Impressive gems. They can't be real, can they? Okay. That's curious. Fake devil head. A lot of effort for a piece of window dressing. A fake devil head. I suppose children it may enjoy it. And not even a good one. The head of a deaf devil, straight from the fugue plane. More hideous than I imagined. Okej. Ciekawe, czy jak inne rzeczy poklikamy, to coś się jeszcze wydarzy. Catch a glimpse of the delights of the nine hells. From a safe distance, of course. Devilish skull. Impressive. If a little out of place. A devil's skull. So many. Perhaps a little oversized, mind you. A little like dodgy, this hanging of skulls. But a gargantula, huh? That would have been quite the hunt. Mhm. Crooks and swindlers beware. Steal from the devil's fee and it won't be the flaming fist who come knocking. Aramin the Erudite, the epitome of devilish charm, wit and grace. Dziewięć kroków do piekielnego tronu. Wszystkie dziewięć piekieł. Czy jest to spełnione, Rafael? Nie. Okay. At the ready. Czy teraz coś wspomnisz na ten temat? Your esteemedness returns. Oh, joyous hour. Twój zbiór prawdziwie piekielnych przedmiotów jest imponujący. Pokaż mi naprawdę dobry towar. Well, well. It's been a while since I've had such discerning custom. Here, you may browse my more curated selection.
Okej, rzeczywiście coś więcej nam dała. Cylinder pokornego sługi. Na początku walki postać nosząca ten kapelusz zyskuje impet. Odpowiadający wartości i modyfikatory z charyzmy otrzymujesz ułatwienie w rzutach obronnych opartych na koncentracji. Zwiększ liczbę przemian w dziką postać o 1, dodatkowo przemiana zostaje przywrócona po długim odpoczynku. Otrzymujesz premię plus 1 stopnia trudności rzutów przeciwko swoim czarom oraz testów ataku czarami. Wchłanianie żywiołów. Jeden raz na krótki odpoczynek możesz wchłonąć obrażenia od żywiołów, wnosząc jedynie połowę obrażeń, gdy twój następny atak wręcz dojdzie do celu. Dodajesz dodatkowo obrażeń żywiołu, którym cię trafiono. Całkiem fajne dla Gale'a. Albo dla Jaheiry. Dobra, trzymaj to Jaheira. Sztuczki używane na wrogach i sojusznikach mogą objąć je jedną dodatkową istotę. Możesz wybrać ten sam... To praktycznie zwiększa dwukrotnie obrażenie. Pięknie. Czarna mierzając. Wykonując test ataku czarnym możesz użyć punktu zaklinania, żeby zyskać ułatwienie kosztem 1 punkt zaklinania każdy poziom komórki czaru. Dobra, fajne rzeczy. Now you've seen what I have for thee. Remember, discretion is key at the devil's fee. Coś jeszcze masz do powiedzenia? My most perceptive prospective customer, welcome back. Osobliwości mnie nie interesują. Interesują mnie same piekła, zwłaszcza miejsce zwane Domem Nadziei. Truly? That's remarkable. I like to deal with remarkable people. Very well. You stand before Mammon's Picklock, latchkeeper of the Nine Hells. My business is not information, nor hellish curios. Not really. I break people into the hells. That's my thing. Czy pomożesz mi się dostać do Domu Nadziei? What a fascinating proposition. Ludicrous, of course, but fascinating nevertheless. Very well. If you wish to die in Avernus, that's your business. Mine is charging you for it. Of course, such a task will require quite the substantial donation to Lord Mammon's coffers. 20,000. Such a task would be tantamount to suicide. Do not even entertain it. Dołożę do twojej kolekcji jeden z artefaktów Rafaela. Na pewno chciałaby dostać młot, czego jej nie zaoferujemy. Obetnij cenę połowę, albo ja coś ci obetnę. 25. Dobra, skupmy się. Zrobimy naszą najstraszniejszą twarz. Far be it from me to overlook reason, reflected in the edge of a blade. Half it is. Dobra, na tyle to nas nawet stać. W porządku, proszę. Why? The risk almost seems worth it when there's such pretty coins involved. Allow me to outline how this is going to work. First, you were never here. We never spoke. Second, you will perform the rites yourself. I want absolute deniability. Here's the grimoire and necessary components. Oh, take this key too. It unlocks the ritual room upstairs. There's a blood circle already drawn. Don't ask whose blood.
Along with the grimoire and components, Helsic hands you a note containing precise instructions for performing the ritual. Finally, you were never here. That is of utmost import to remember. Now be gone! Jak mamy przepaść albo pójść sobie, jeżeli nas tu nigdy nie było? Okej. Jeżeli byśmy wiedzieli, jak to zrobić, to nie potrzebowalibyśmy jej tyle płacić. Wszystko będzie dobrze. Dobra. Przyjmijmy jeszcze raz. Weź sobie jakieś leczonko. Też jej daj trochę leczonka. Dobra. I powinniśmy być gotowi do tego, cokolwiek potrzebujemy tu zrobić. Dobra. Aby otworzyć portal, trzeba umieścić rytualne artefakty w odpowiednich miejscach na namalowanej krwią gwieździe. Czaszkę należy ułożyć na szczycie gwiazdy w pobliżu ołtarza. Dobra. Czy dostałem te wszystkie przedmioty? Na przykład czaszkę. Nie widzę, żebyśmy mieli gdzieś te przedmioty, ale była informacja, że je dostaliśmy. Rytuał piekielnego przeniesienia. To jest bardziej chyba poetycki opis. Informacja prawna. Posiadacz niniejszego grimoire'u zapewnia, że wykorzystania go wyłącznie do celów naukowych i rekreacyjnych. Jako zwykła handlarka antykami nie wierzę w możliwości transficznych podróży do piekieł. Okej. Dobra. Gdzie jest nasza czaszka? To nie jest nasza czaszka. Jest w jakimś pojemniku? Nie widzę. Okej, to są rzeczy wszystkie. Dobra. Mam nadzieję, że to dobre miejsce. Okej, tak wygląda lepiej. Dobra. Monety Mamona należy położyć na kolejnym szczycie w prawo. Czego to musi znikać, jak się ruszam? Dobra. Licząc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, należy ominąć jeden szczyt i położyć diament na kolejnym. I ten pomijamy i diament tutaj ląduje. Dobra. Co dalej? Kadzidło należy umieścić na szczycie następującym po diamencie. Dobra.
koniec trzeba położyć piekielny marmar na środku gwiazdy. Marmur. Brzmi ciekawie. Czy na pewno chcesz się udać do Domu Nadziei? Jedziemy! Wpisy w dzienniku. Breathe deep. I don't hear the emperor. Can't be just here, I guess. To dobrze. Nie musi wiedzieć, co będziemy tu robić, biorąc pod uwagę, jak niemile się odnosi. Dobra, mamy jakieś filary dusz. Mamy zamknięte drzwi. Yukiem. Such a shame. Curiosity killed all the cats. It won't be so kind to you. As the woman speaks, you hear a distant rattle of chains, and she winces in pain. The jailer will hear us. I shouldn't be talking to you. I must go. It's not kind to me. The figure flickers and starts to dim from view, but you sense she could be convinced to return. Czekaj, nie odchodź. Kim jesteś? The figure shimmers brightly. Your words seem to have piqued her curiosity. Who am I? Oh, it's my favorite question. I scream it into the dark while I sleep, and whisper it to my memories when I wake. I'm the thing that kills you, and the only reason you're alive. Made by a promise, and done by the truth. A handshake, a hug, the first beat of a newborn's heart. I am hope. What little is left of her. A guttering candle in a universe of night. I'm not much of a friend to anyone anymore. But I could use a friend myself. Do you want a friend to guide you through this madhouse? I hear the jailer. It hears me. It'll call Raphael, make every question count. Make some of them count twice. Muszę znaleźć orficzny młot. Możesz mi pomóc? Discovered an ancient gith prince in need of a savior. The Orphic hammer is the perfect tool for breaking all infernal chains. Hope can help. The hammer is here in this house. It's... You hear a sound like the rattle of a chain, and an agonizing scream in your head as hope flickers from view momentarily. There it goes. Everyone here is mad. Even you, especially me. And that makes them dangerous, but it also makes them stupid. I'll make you seem as ruined as the rest of the people here. A simple glamour to make you a terrible wretch. Okay. Now whisper your questions, little wretch. But really quiet and very clever. Concentrate. Okej. Mów cicho, niczym melodia uchwycona leciutkim wiaterkiem. Remember, quiet as a mouse. Muszę znaleźć orficzny młot. Gdzie on jest? The same place you'll find your sorry little soul when Raphael rips it out. In the archive down the corridor past the debtor. Oh, the debtors. They won't like you. But I like you. I know I do. I think I do. I hope I do. I just need to ask one question and I'll know for sure.
A jeśli tak, to co? Can you see of me? Please, 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 please. Jeśli zdołam, to tak uczynię. Co trzeba zrobić? All right. You have to listen very, very, very closely. I will say this only once. Find the key, take the hammer, smash my chains. Find the key, take the hammer, smash my chains. Find the key, take the hammer, smash my chains. But be careful, once you take the hammer, the fire will come, and Raphael, you must run, 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 run! But don't forget me. Please, please, please! I don't want to burn. Not again. The rattle of chains echoes louder from unseen places, and without a scream or a sigh, hope disappears. Okej. Wygląda na to, że wszyscy się przebrali. Wygląda na to, że nadal mamy naszą KP. Dobra, to będzie ciekawe. Powiedzmy. Więc, jeżeli nie zapamiętaliście, musimy znaleźć klucz, zniszczyć jej łańcuchy i uciec. Sara Biesiadna. Archiwum jest z tamtej strony. Oczywiście drzwi są zamknięte. Jak są trudne? Nie są aż tak trudne. Dobra. Zanim tam pójdziemy, poszukajmy może też naszej koleżanki. Doskonała wieczna dłużniczka. Cienie dłużnika. Okej, okay, gdybyśmy potrzebowali. Watch your elders and learn. Defender of the people. No to, że możemy kraść dowoli. I tak już okradamy Rafaela, to chyba. Kilka dodatkowych rzeczy ukradzionych nie zrobi różnicy. Złość. All the tumble-down opulence of a withering upper city. Raphael's house may be posh, but it's seen better days. Przez przypadek na ciebie kupiłem. Dobra. Wezmę wszystko. Never wanted the easy path. Złożenie. Założenie wrót Baldura. Nie interesuje mnie. Dobny zegar. The face of the clock is downcast. Pogrzebmy jeszcze, co my tu mamy. Here the chaos of the world is dimmed. Here the violence of life is pacified. Here there is but one law and it is immutable. I am that law. Oczywiście, chyba jego posiadłość musiała widzieć lepsze dni. Over here. Okej.
When is a door not a door? When it's a jam jar! Logiczne. You won't find a way out here. Or a way in. Gdzie jestem? Co to ma być? This is the chamber of egress. The portals here crisscross the plains, but they won't open to the likes of you and me. This is how Raphael consults with his clients so efficiently, no matter the time, no matter the place, and it's how he stalks his prey. To musi być coś użytecznego. Oh, there is. There is. If you stare into the portals long enough, your mind starts to do cartwheels and tricks you into thinking you're falling into a horrible, yawning void. It's one of my favorite ways to pass the time. But you have no time to waste, or time will waste you. And what you need from the house is in the archive. Not here. Mój portal do Wrót Baldura. Oczywiście, skoro mówiła, że się przynajmniej nie otworzy. Stay out of my way! Don't touch anything and keep quiet! I've had enough pests bothering me today. I don't need another. Znasz nadzieję? The greatest pest of all! I've always thought hope to be a dirty, empty little word. She suits it well. Próbuję znaleźć, ale ciągle mi się wymyka. She pops in and out of existence all over the house, but whatever you've seen is just a trick of the light. Her corporeal form is down in the dark, bound by unbreakable chains in Raphael's dungeon. It used to be my prison. New Baldin's very own pit of pain. I was its keeper. But that was a very long time ago. Chcę zobaczyć więzienie. Gdzie ono jest? What interest do you have in the prison? Wysonduj myśli najpierw. Chcę potorturować. Nie, wysondujmy. Zakładanie, że tortury to dobra odpowiedź, może być niewłaściwe. Strange that they need directions. There's only one way into the prison. Down the hatch at the end of the corridor on the left. W ogóle mnie nie interesuje. You're a curious little bug. Dobra. W sumie tyle potrzebowaliśmy. Korytarz po lewej. Korytarz po lewej, na końcu korytarza po lewej. Nie jestem pewien. Dobra, pospacerujmy się jeszcze. Niezbyt miła oferta. Nieaktywny piekielny klejnot. An infernal gem seething in its cage, protecting the secrets of its master. Okej, Czacheira, może tobie się uda lepiej?
Wiedza tajemna. Okej. To ma najwięcej tajemnej wiedzy. Gdzie to jest? Plus 6, minus 1. Will. A, ty masz biegłość w tym. Will, bierz się za to. Staniesz nawet premię. Ładnie. Oto. Let's get going. Kontrakt Mol. Czyli jednak podpisała kontrakt z Rafaelem. Nie zdawało mi się. Jeszcze raz. Proszę posortować. Gdzieś widziałem. Może na razie nie potrzebujemy. Tam patrzeć. Konstur mocy czarów. Otrzymujesz premię plus 1 stopnia trudności rzutów przeciwko swoim czarom oraz testów ataków czarami. Magiczna bateria. Moc tego kostura zmniejszy magiczny koszt czarowania. Następnie rzucony przez ciebie czar nie zużywa komórki czaru. Fajnie. Okej. Okay. To się przyda nam. Mogły na to zamienić. Ale nie. Dobra. Stawmy tak jak jest. Dobra. A co tutaj mamy? 666 sztuk złota, oczywiście. Mam piekielnego zmierzchu. Piekielny wzrok widzi w zwykłych magicznych ciemnościach. Postać wodająca otrzymuje premię plus 2 do rzutów obronnych przeciwko czarom. Napastnicy nie zadają postaci noszącej te przedmiot trafień krytycznych. Popielące spojrzenie. Raz na krótki odpoczynek. Wystarczy twoje spojrzenie, żeby poparzyć i przerazić cel. Takie sobie. Na pewno Rafael się nie obrazi. ST15. Która anielskiego snu? Wypij, aby zapaść głęboki sen. Budzisz się po dwóch turach, korzystając z długiego odpoczynku. Ciekawe. Złoto, strzała ognista. Stworzenie orficznego młota. Coś tutaj? Nie. With haste. Dobra, nie znaleźliśmy. Znaleźliśmy klucza, ale na to, że archiwum jest otwarte. Nie, jeżeli go tu nie ma. Dobra. Widzicie, jakoś zapadnie? Let's have a look. Something over there. Kielich na wino.
The spilt wine is laced with the perfume of an exquisite poison. An unexpected treat. Okej. Okay. Przy okazji, przydałaby się jakaś w miarę pusta sakwa alchemika. Dobra, to na razie wystarczy. Dźwignia. Dobra. Jeżeli będziemy musieli uciekać, to to nam to ułatwi. Momencik. Tam są chyba jeszcze drzwi, których nie byłem. Zwiedzajmy wszystkie. Wieczny szczur. Cześć. Which one will be the meat and which one will be the tooth? Skąd się to wziąłeś? Cheated my chums, took everything and ran. The kindly devil hid me from them, made sure they'd never find me. A skitter now, best at the litter, and hungry, want victual sweet with rot. Simpler life, but harder. Yeah, but Kurtyna mistycznej mocy. Show your invitation. Chyba nie mamy żadnego. Show your invitation. Tak. Tu jest komnata Rafaela. Zdecydowanie. Domyślam się, że moglibyśmy tu wejść, gdyby Rafael nas zaprosił. Ale była mowa też o tym, że tutaj ma być zejście? Nie wiem. Dobra, na razie póki co nie znaleźliśmy jeszcze nawet klucza, który ma otworzyć młot. Przykiwacze przygód z Naltoidu. Do listy dołączona jest mapa ze szczegółową listą miejsc, których wszystkie brzmiał znajomy. Rafaelu, zgodnie z prośbą bacznie obserwowałem zarażonych poszukiwaczy przygód, którzy spadli z Nautolidu i przeżyli imponujące osiągnięcie. Przez pewien czas kręcili się bez celu jak zagubione na niemowlęta, i to łatwe do rozkojarzenia, ale w końcu dotarli do wierzch wschodzącego księżyca. Gdybyś tylko mógł zobaczyć, jakie rozkoszny zamyt tam rozpętali. Czysty, przepyszny chaos. Zabili Ketrika. Była zabawa jak mało. Naprawdę ciesz się, że widziałem to z bliska. Dotarli teraz do Smoczej Przeprawy. Mają na względzie wydarzenia ostatnich kilku dni. Spodziewam się więcej krwi, śmierci i chaosu, więc lada dzień wpadną na ciebie. Gdyby coś miało się zmienić, poinformuję na bieżąco. Gorilla. Wskazy dla archiwisty. Archiwisto, przenieś niezwłocznie część kontraktów i skarbów do skrytki głównej. Cieszy nas niezmiernie, że wkrótce zdobędziemy koronę Krasusa i chcemy niektóre rzeczy wyeksponować. Reszta może bezpiecznie czekać w tajnym skarbcu. W archiwum chcemy mieć amulet większego zdrowia i rękawice siły giganta wzgórzowego. Musi też zostać miejsce na koronę. Z artefaktów w skarbcu powinien zostać kostur mocy czarów i zapasowe złoto. Dobra. Tak wszystko już znaleźliśmy. Amulet większego zdrowia. Mógłbyś spojrzeć w inną stronę? Okej, lista. Znowu, przedmiot, którego nie chciałem wziąć. Nie obchodzi mi to.
always read the fine print. Zdecydowanie. Najwyższy dom cudów, świątynia Gonda, mistrza... Blablabla. Nic ciekawego. Panorama? Możemy sobie wziąć zapasy. Ta księga długa niczym encyklopedia jest napisana niejakie znanym, ledwo czytelnym stylu, opisuje domenę burz. Bla 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 bla. Teleskop? Through the telescope, a sinister vista sprawls before you. Boiling rivers and sheer cracks. I... A sight of the hells that you'll never... Malowidło, które moglibyśmy ukraść. Dobra. Archiwista na nas się patrzy. Z jakiegoś powodu. Chyba nas pilnuje. Akurat wtedy, kiedy chciałem czmychnąć z rękawicami siły. A czy teraz się ktoś patrzy? Nie? Dobra. Możesz czmychnąć to? Tego nie chcemy. Zdecydowanie tam była jakaś pułapka. I Will powinien ją chyba zobaczyć, bo chyba ma bonus do percepcji, rzutów na percepcję. Tak. Tak. W takim razie dostaniesz inspirację oraz wskazówki. Ciekawe, czy teraz zauważysz. Stopień trudności 20. Jeszcze kolejna inspiracja by ci się przydała. Idealnie. Dobra. Siła plus... Zwiększa poziom siły do 23. Byłby świetny przedmiot dla Mińska. Byłby może też... Byłby to też może dla ciebie dobry przedmiot, gdybyśmy zmienili ci broń na mniej finezyjną. Chociaż... Z jakich niefinezyjnych broni właściwie jesteś w stanie korzystać? Niezbyt dużo. Buławy, lekkie młoty, toporki, maczułki. To
Ciekawe opcje, ale nie wiem, jak jeszcze z nich wykorzystać. Dobra. Another step forward. Raphael sees everything you do. Blade at the ready. And I'm off. Dobra, dostaniesz jeszcze jedną It really is a magnificent exhibit. Wholly unique. Dostaniesz jeszcze jedną inspirację. Chociaż może wskazówki wystarczą. Inspiracja może się jeszcze nam przydać. Dobra. Teraz dostaniesz inspirację. Dobra, i powodzenia w rozbrajaniu. Cyk, ładnie. Dobra. Zwiększ poziom kondycji do 23. Nie działa, jeżeli kondycja użytkownika ma wyższą wartość. Ułatwienie w testach, rzut obrony na kondycja. To by było całkiem spoko dla ciebie nawet. Jaki ty masz teraz amulet? Czarcie Matki Edwarda. I tak z tego nie korzystamy. Cyk. To ci zwiększyło życie do 157. Ładnie, ładnie. Z tą siłą. Będę musiał pokombinować. Myśmy ci zmienili bronię. Nie musimy ci dawać czegoś, czym masz. Nie musimy ci dawać czegoś, czym masz biegłość, bo przecież wyzwanie broni paktu daje ci biegłość w danej broni. Więc jak damy ci jakieś fajne długie miecze, to też powinno to działać. Okej. Będziemy mieli czas, to pokombinujemy z tym. A ciekawe, czy coś archiwista ma do powiedzenia na temat tego młota. Are you a client of the master or a visitor from elsewhere in the hells? I do not believe you were invited. One moment. I shall consult the visitor's schedule. His eyes flicker back and forth as if he is reading a book. He has the schedule memorized, or is carved into his eyelids. Most irregular. The schedule is all but clear, and yet you are here. Zajrzyj do kalendarza, czytając w jego myślach. No visitors expected, other than Carilla Hearthflame and Virilius Receptor, Zariel's High Inquisitor. Okej. Okay. Jestem Virilius Receptor z Inkwizycji Zariel. A thousand apologies, O Majestic Magistrate of the Infernal Court. Your mortal guise is so vile, I found it perfectly convincing. I would prostrate myself before you and kiss your calluses, but my spine is ruptured in a thousand places. You do know how Raphael likes to play. As always, the archive is yours to peruse. You'll find everything accounted for, and I can present documents of procurement if necessary. Chciałbym obejrzeć młot. An exquisite and most unique artifact, crafted with materials hewn from the depths of the hells by Raphael's Merrigan labor force.
As it was created by Raphael himself, we have no documents of procurement, nor do we require any. But if you wish to examine the artifact itself, you are more than welcome. As part of the special collection, that item is guarded by a master word that even I do not know. I suggest you wait until Raphael returns, and you can discuss the matter with him. You are welcome to relax in the boudoir until then. It is where Raphael conducts his most private matters of business and pleasure. You will need this to gain access. The resident of the boudoir will wish to explore every inch of your new form, and I'm sure you will be happy to share. Dobra. Chyba pierwszą rzecz to nasze zaproszenie, tak? Zaproszenie do boudoiru. Wygląda na to, że tak, że nic nie jesteśmy w stanie zabrać tego młota. Domyślam się, że odpowiedź na tą zagadkę znajdziemy w buduarze. No cóż, zbadamy go w następnym odcinku. Póki co dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!